Pan doktor Piotr Kaczka, doktor nauk biologicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Panie doktorze, chciałbym z panem porozmawiać, tak jak zapowiadałem w poprzednim materiale, na temat wpływu um, tabletek antykoncepcyjnych na zdrowie kobiet. Jak to wygląda? Czy jest jakieś zagrożenie, czy tego zagrożenia nie ma? Jaki wpływ mają tabletki? Oprócz swojego pierwotnego działania, założenia, prawda, czyli mają tak regulować e, cykl menstruacyjny kobiety, żeby były to okresy niepłodne i to jest sposób antykoncepcji. Wpływ będzie taki sam jak innych związków o tej budowie, czy to są związki sterydowe, hormony sterydowe. E, tak samo jak sterydy używane przez mężczyzn albo wcześniej w medycynie, były bardzo szeroko stosowane, bardzo dobre wskaźnikach, teraz zostały wycofane. One będą powodowały głównie zaburzenia frakcji lipidowych w organizmie, czyli cholesterol góra do tego dobrego będzie mało, tego złego będzie dużo, czyli tego złego, czyli o niskiej częstotliwości, tej frakcji o niskiej, o niskiej masie, tej frakcji o dużej masie, czyli tego dobrego. Będą one zaburzone, więcej będzie tego złego, będą podniesione trójglicerydy, co może oczywiście powodować miażdżyce i dalsze konsekwencje kardiologiczne. Może mieć wpływ na samopoczucie. Ta, kobiety stosujące tabletki antykoncepcyjne, nawet dobrze dobrane, bo każda. Dla każdej kobiety musi być to indywidualnie dobrane na podstawie charakterystyki hormonalnej z co najmniej dwóch menstruacji, z dwóch okresów e, menstruacyjnych, poziomu hormonów i na podstawie tego powinno być do, dobrane, czy będą jednoskładnikowe, czy wieloskładnikowe, z progesteronem, czy bez progesteronu. To już po stronie jakby lekarzy, jeżeli jest to dobrane, kobieta dobrze się czuje, nie ma jakichś krwawień, międzykrwawień, e, nie tyje niechudnie ma dobre samopoczucie, często cierpi libido. Kobiety, które biorą tabletki, narzekają, że mają zmniejszone libido. Toż jakby są później gotowe do stosunku też, czy to jakby opóźnia. E, no ale to jest właśnie ten wyższy poziom estrogenów. Albo progesteronu, który jest tam podawany. Eee, to są takie psychiczne i fizjologiczne zmiany, które często też negatywnie wpływają na postrzeganie świata, ale też i partnera, prawda? No bo to miał ułatwić współżycie, utrudnia, no bo się jakieś suchości pojawiają i takie tam rzeczy, prawda? Nie są to zaburzenia lipidowe duże, jeśli są dobrze dobrane. Będzie uszkodzenie wątroby, oczywiście, też niewielkie, też w granicach normy. Będą aspart, ale będą niewiele podniesione, ale będą. To są leki akurat tak, Dobrze przebadane i od tylu lat stosowane, że ta faza czwarta, czyli z badań klinicznych, czyli ten odzew z rynku już na pacjentach, jest dosyć dobrze przeanalizowany. I tutaj, jakby Big Pharma nie ma nic do mówienia, no bo jeżeli oni nie zrobią dobrze tabletki, to konkurencja zrobią lepiej i wszyscy się przystawią na to, bo kobiety czują, co biorą. Można brać na przykład inne leki, po których dział, e, one działają, ale my tego nie czujemy. A, a tutaj te hormony bardzo ewidentnie wpływają na poprawę lub pogorszenie stanu zdrowia. Więc jak mówię, biochemicznie to będą frakcje lipidowe, uszkodzenie wątroby, zaburzenie mikrobioty jelitowej, ale przy dobrym odżywianiu da się to zniwelować, e, zaburzenia psychiczne. E, tutaj mogący czasami się ocierać o depresję, ale to szybko są takie tabletki odstawiane, zazwyczaj, chyba że ktoś idzie w ciemno e, i mimo wszystko to ma być. E, także te skutki nie są duże, nie są duże, albo są, tak naprawdę, bo jeżeli psychicznie nas to obciąża i przez to rozpada nam się związek, albo życie płciowe nie kwitnie, no to jest to ogromna przeszkoda. Natomiast jako takich zagrażających życiu, to co to, to się nawet nie mówi, ale może wpływać na akcję serca. Ale to naprawdę w niewielu przypadkach. Także nie ma tutaj dużego zagrożenia, oprócz mi drobnych, drobnych zaburzeń, które możemy niwelować dietą i powinniśmy niwelować dietą, bo wyższy poziom hormonów w organizmie kobiety często będzie skutkował no, określonym kształtem fizycznym, prawda, wyglądem. Także dla niej, to też dla samej kobiety może być to problem, bo no, zacząłem brać tabletki, zobacz, już 3 kilo w miesiącu. No, to znaczy, że te tabletki są źle dobrane. Nasuwa mi się taki wątek, a czy w ogóle są jakieś tabletki, które na przykład y, powodują prawdopodobieństwo y, większe nie wiem, y, raka szyjki macicy? Tak. E, znaczy, w, każda podaż hormonów i estrogenów, hormonów żeńskich, one są bardzo aktywne. One powodują tak zwaną proliferację, czyli rozrost. I e, one najaktywniej działają w miejscu syntezy, czyli powiedzmy w jajniku, w piersiach, tam gdzie jest dużo receptorów, które w okresie jakby zajścia w ciąże i rozwoju płodu, one muszą przygotować organizm, czyli powiększyć tkankę gruczołową w piersiach, przygotować macicę do porodu, eee, no wszystkie takie fizjologiczne rzeczy, one bardzo mocno działają na organizm. Więc im mocniej coś działa, tym powoduje, że to, tak jak kawa, prawda, o której wcześniej rozmawiali w innym odcinku, czyli one powoduje przyspieszenie kręcenia się w organizmie mechanizmów. Jeżeli coś się kręci szybko, to się kręci niedokładnie. Bo jak maszyna pracuje 150 ileś tabletek na minutę, to odpadnie ile odpadu, my o tym nawet nie, wiemy, nie, nie widzimy tego, bo tego nie rejestrujemy. Ale hormony powodują przyspieszenie. Tak jak teraz zrobiło się ciepło, dzień się wydłużył, szyszynka zareagowała, no i od razu funkcje fizjologiczne rozrodcze, zostały zaktywowane, widzimy to po zwierzętach, po naturze, ale my też, mężczyźni, kobiety, mamy więcej energii po prostu zaczynamy się, coraz jest więcej stłuczek, no bo coraz więcej krótkich spódniczek, prawda? I to, to, to się na to przekłada, kobiety też to rejestrują. Więc to jest taki pęd, im szybciej się organizm kręci, rośnie i na, namnaża, tym większe ryzyko błędu genetycznego. Tam są takie enzymy, które powielają DNA i one zaczynają niedokładnie działać, tzw. Tak polimerazy. E, Im niedokładnie działa, tym większe ryzyko powstania błędu genetycznego, który może spowodować nowotworzenie, czyli nowotwór. I dlatego w miejscach, w których te Ym, hormony rzęskie działają najefektywniej, czyli tutaj w okolicach piersi, narządów rodnych, tam jest największe ryzyko, że powstanie nowotwór, dlatego że stosuje się tą antykoncepcję. Ale to nie jest tylko z powodu antykoncepcji. Kiedyś nie było antykoncepcji, kobiety i tak miały raka piersi, szyjki macicy i, i przydatków. E, oczywiście tabletki będą zwiększały ten poziom, ale to jest kwestia osobnicza. Także tabletka to jest jedno, ale jak z alkoholem. Można wypić w mniejszej ilości, większe, ale można też cały czas jeść, żeby zniwelować ten efekt, albo spożywać duże nawadnianie, substancje przeciwzakwaszające i też to wyrównamy. Także sama tabletka to jest jedno, ale zbilansowane żywienie wokół tego, aktywność fizyczna to jest drugie i to będzie bardzo efektywnie obniżało ryzyko rozwinięcia tych właśnie przyczyn nowotworzenia. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. A w kolejnej rozmowie z cyklu y, naszych pytań do pana, chciałbym porozmawiać z panem o tym, co nas dotyczy i kobiet i mężczyzn, czyli e, o odchudzaniu, o cudownych środkach. Bardzo panu dziękuję. Cudowne są najlepsze. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.